Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Gitary. Tym razem pokażę Ci, jak zagrać utwór Friends autorstwa Marshmallowa oraz Anny Marii. Tym razem będę prowadził lekcję w takim stylu, że najpierw będzie moje granie razem z tabulaturą, tak zwane playthrough, a na koniec lekcji umieszczę taką sekcję z tłumaczeniem. Oczywiście wszystkie kody czasowe umieśćcie na osi czasu, więc zerknij sobie tam, najedź myszką bądź palcem w telefonie i zobaczysz, gdzie która część lekcji się zaczyna. Póki co serdecznie zapraszam do oglądania. Wszelkie materiały dodatkowe do moich lekcji na YouTubie, takie jak wideo tabulatury, pliki Guitar Pro oraz tabulatura w PDF-ie, są dostępne dla patronów oraz dla osób wspierających kanał. Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do materiałów, znajdziesz w opisie tego filmu. Rozpocząć w miarę krótką sekcję z tłumaczeniem, a więc żeby była treściwa, to zacznijmy od samego początku. Podstawa. Prawa ręka. Układamy ją następująco. Łapka w górę, ten kciuk wypięty, nawet lekko wygięty do tyłu. Rozszerzamy pozostałe palce, o tak, i nadgarstek lekko do góry. Taką rękę umieszczamy o tutaj. Teraz najwygodniej będzie grać kciukiem w stylu, że ten kciuk jakby przesuwał coś, czyli ruch wywodzi się tylko z tego miejsca w kciuku, z tego stawu, a z tego wyżej już nie, a pozostałe palce grają w taki sposób, że kładziemy je po kolei na strunach, czyli czubek palca na strunie i wykonujemy ruch każdym palcem w stylu chodź tu do mnie. Teraz cała ta piosenka jest grana w taki sposób, że gramy każdy pattern zwrotki
i intra. W taki sposób przegramy kciuk, pierwszy palec, drugi palec, trzeci palec. Jak widzisz, u mnie ten pierwszy palec jest lekko uksyty. Być może kiedyś zrobię filmik na kanale wyjaśniający, co się stało i czemu to akurat przez papierosy się stało. Żartuję oczywiście, każdemu tak odpisuję dla jaj. Generalnie dla potrzeby lekcji ten palec środkowy jest palcem wskazującym, potem kolejno środkowy i serdeczny, małego w tej konfiguracji nie ma. No dobrze, jak to zagrać? Kciuk, palec, pierwszy, drugi, trzeci gra zawsze w takiej kolejności, czyli gramy tak. I potem slap, czyli kciukiem lekko odchylamy rękę i tak tutaj uderzamy w te struny w ten oto sposób. Czyli dun, 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 slap, nowy akord. Dun, 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 dun. I teraz mamy dwa akordy. Będzie to Esus 4 oraz E7, czyli E-dur 7, dokładnie mówiąc. Ale rozbijając to na kawałki, mamy szczątkowo złapany amol, czyli na strunie trzeciej i drugiej po kolei drugi oraz pierwszy próg, reszta to puste struny. I slap. Ważne, żeby go lekko wykonywać, nie na siłę, bo będzie potem taki dziwny dźwięk. Takie te, wiesz, jak za mocno wciśniesz, będzie przęczało na tych progach. A ma być takie krótkie uderzenie perkusyjne. Potem mamy C-dur. Też nie łapiemy całego C-duru, nie takiego, tylko bez środkowego palca. I gramy tak. Oczywiście to wszystko masz w tabulaturze, także nie ma sensu tłumaczyć bardzo. I teraz mamy skrócony F-dur, czyli łapiemy trzeci próg tutaj na czwartej, drugi na trzeciej strunie, po kolei palcem trzecim i drugim. I tutaj mini poprzeczka barre. Zauważ, że złapałem teraz lewą ręką układ klasyczny, czyli nie taki luźny, lecz klasyczny. Wszyscy patroni teraz, którzy oglądają, zerknijcie sobie oczywiście w e-book ten pierwszy nauka gry na gitarze razem z Akademią Gitary. Tam macie opisane, jak się łapie te układy. I tak samo kończymy to slapem. A potem te dwa akordy, one są bardzo proste. Łapiemy trzeci i piąty próg tutaj na drugiej i pierwszej strunie, a potem trzeci i czwarty, czyli tam melodia tego akordu schodzi oczywiście o jeden próg w lewą stronę. Ding, ding. Ale żeby to fajnie złapać, użyj tutaj środkowego palca i czwartego, a potem środkowego i trzeciego. Czemu? Żeby wytłumić sobie te pozostałe struny, które tutaj mocno nam będą hałasowały. Słyszysz? Zatrzymałem teraz resztę i one mocno się jakby przebijają, więc warto przyłożyć ten pierwszy palec tutaj w momencie, kiedy zagrasz. Jest cisza. Fajnie to działa. No dobrze, przejdźmy zatem do refrenu. Refren jest grany tak specyficznie już na tradycyjnych akordach. Mamy dwa uderzenia i potem jest slap. Czyli mamy amol, C-dur, F. I jest takie F, F, G. Oczywiście tu można to uprościć sobie, jeżeli znasz dobrze akordy barre, no to nie musisz grać F-duru takiego i potem G-duru takiego, tylko może być ten sam kształt F-duru, tylko dwa progi dalej, to da ci G-dur. I na przykład tutaj może być też A, C, łapane tak, ale to już dla tych, którzy znają akordy barre, można to sobie zamienić. Ale wracając do normalnej wersji, mamy tutaj amol tradycyjny. Jak złapać amol i inne akordy, dowiesz się z mojej lekcji, link do niej podrzucę w opisie. Potem C-dur, F-dur, F, F, G, amol, C-dur, F, F, G. Takie przejścia bardziej na akcentach się tutaj stosuje. No i potem mamy oczywiście taki mostek, który nie jest niczym szczególnym, myślę, że nie wymaga jakiejś specjalnej instrukcji obsługi. Jeżeli znasz akordy, to spokojnie sobie to zagrasz. Sugerowałbym tylko tak fajnie je tutaj rozciągać, wiesz, nie tak od razu, tylko może być tak powoli, kaskadowo trochę. Jeżeli grasz kostką, no to na przykład będzie to brzmiało fajnie, jeżeli zagrasz te akordy tak. W taki, wiesz, bardziej rozciągnięty sposób. Myślę, że to
tyle z wszystkich rzeczy, które mi się tutaj cisną na usta, które chciałbym Ci przekazać. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek dodatkowych materiałów, to pamiętaj, że wszelkie podkłady, wszelkie wideotabulatury w tempo od 50 do 100% w interwałach co 10%, pliki Guitar Pro, tabulatura w PDF-ie lub też moja pomoc, te wszystkie rzeczy są dostępne dla patronów, a bycie patronem to jest jakaś drobna comiesięczna opłata, oczywiście możesz w każdej chwili zrezygnować, można już zacząć być patronem od 5 zł. Oczywiście są różne progi wsparcia, za każdy wyższy próg dostaje się coraz więcej rzeczy, więc zerknij sobie i zdecyduj samodzielnie, co Ci bardziej pasuje. Ja póki co przenoszę się do podsumowania lekcji i dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że z pomocą tej lekcji udało Ci się nauczyć grać tą piosenkę. Jeśli tak, to koniecznie pochwal się tym w komentarzu, dopisując swoją propozycję utworu na przyszłe lekcje. Ja serdecznie zapraszam na moje wszelkie media społecznościowe, takie jak grupa na Facebooku, fanpage oraz serwer na Discordzie, na którym najczęściej bywam i najłatwiej mnie tam złapać. Oczywiście link do tych wszystkich mediów masz w opisie tego filmu. A na koniec przypominam również, że cały czas można pobierać sobie darmową paczkę 12 utworów demonstracyjnych, takich jakie serwuję moim patronom. Link do tych darmowych utworów masz oczywiście w opisie filmu. Ja serdecznie dziękuję za obejrzenie tej lekcji do końca, życzę Ci miłej nauki. Możesz teraz kliknąć następne wideo na moim kanale, a póki co do zobaczenia.